Słuchajcie, a teraz patrzcie na moją minę. Czekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jesteście gotowi? Dobra, uwaga. Zróbcie taką. Widzicie moją minę? I musicie zrobić taką samą jak ja. Świetnie, słuchajcie. Tu do mnie. O, uśmiech jest. Uśmiech? No. Urodziłem się w Łącku, w mojej miejscowości w górach. Później rodzice, kiedy miałem 3 lata, przeprowadzili się do Wadowic. Chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, do klasy fortepianu. Te 6 lat w szkole muzycznej to była taka ciężka praca dla mnie. Ja pamiętam, że powiedziałem tacie, że tam chyba w drugiej albo w trzeciej klasie podstawówki powiedziałem, że skończę tą szkołę, ale po skończeniu szkoły sprzedajemy pianino i już nie chcę grać. Takim ważnym dla mnie wydarzeniem, które gdzieś tam mnie trochę zmieniło i też gdzieś tam szybciej chyba przez to dorosłem, to kiedy ja miałem 11 lat, urodził się mój młodszy brat. I rzeczywiście jakby bardzo dużo czasu z nim spędzałem, dużo się nim opiekowałem i to we mnie tak zmieniło, w sensie, że ja później, już kiedy byłem starszy, zrozumiałem, że chciałbym się zajmować właśnie dziećmi, w sensie chciałbym ich nauczać. Wtedy chyba jakby gdzieś pierwszy raz poznałem, że chciałbym być pedagogiem. I później po już studiach zacząłem szukać pracy jako nauczyciel. I tak trafiłem do Nowej Huty na ulicy Ptaszyckiego, gdzie udało mi się znaleźć zaraz po studiach pracę. Trochę pomogła mi ta szkoła muzyczna, dlatego tak się trochę do siebie uśmiechałem i byłem dumny, że jednak udało mi się skończyć tą szkołę. Ówczesna pani dyrektor, która mnie przyjmowała, zobaczyła w moim CV, że potrafię grać na pianinie i to gdzieś tam zaważyło na tym, że zatrudniła mnie jako nauczyciela. Nie za głośno? Jesteś, nie strasz mnie. Co? Zawał, tak, zawał. Uwaga, tak będziemy grać. Może być? O. Zosia, czerwony. Ja jako nauczyciel bardzo, bardzo lubię szukać jakichś takich ciekawych form pracy z uczniami. No i pojawiła się kamera. Kamera, którą też już od czasów liceum gdzieś mnie fascynowało to kino, gdzieś próbowałem swoich sił jako taki amatorski filmowiec. Więc pomyślałem, że spróbuję wykorzystać tą kamerę i robienie filmów właśnie w codziennej pracy. Czy masz mocno? Tak. Widać mnie? No. Halo, jestem? Tak. Na pewno? Pewnie. To teraz daj Józkowi, niech Józek spróbuje. Józio. Czekaj, Zosia, złapę. Złapałeś? Jestem? Widzę się z tobą. Widzisz mnie? Tak. Uwaga, siadłem. Jestem? Jestem. Na pewno? Tak. A teraz? A teraz się schowam tutaj, ciekawe czy mnie znajdziesz. Uwaga, nie ma mnie. Jestem czy nie? Tak naprawdę byłem pod wrażeniem, że to tak super zadziałało. Więc to też mi dawało taki sygnał. To jest ta kamera, ta praca z filmem, to jest ta metoda, w którą chciałbym iść, którą chciałbym rozwijać i która rzeczywiście daje fajne rezultaty, właśnie szczególnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zauważyłem, że ta praca z kamerą, praca z filmem tutaj w szkole też na mnie trochę tak wpłynęła i gdzieś sprawiła, że zaczęła kiełkować u mnie myśl, żeby spróbować sił właśnie z jakimś profesjonalnym filmem. No i zrodził się pomysł opowiedzenia historii o Darku, czyli głównym bohaterze filmu Kto ci będzie okna mył, który kończył naszą szkołę. I wiedziałem, że dla niego będzie bardzo, bardzo trudne zakończenie szkoły, że to jest cały jego świat. On tu się czuł dobrze, on tu się czuł zrozumiany, on tu się czuł po prostu jak u siebie w domu wręcz. To była dla niego taka bezpieczna przestrzeń. Wiedziałem, że to widmo zakończenia, to widmo utraty tego miejsca przez niego jest dla niego trudnym doświadczeniem. Jest coś takiego, o czym marzysz, co byłoby dla ciebie przyjemne? Żebyśmy byli razem. Cała szkoła. Mhm. Trochę tutaj
połączyłem, można powiedzieć, tego pedagoga w sobie i reżysera przyszłego i pomyślałem, że stworzę mu taką przestrzeń do opowiadania o tym, co czuję. Wiedziałem, że jakby ten problem zakończenia szkoły nie dotyka tylko Darka, ale tak naprawdę wszystkich uczniów właśnie naszej szkoły, ale też nie tylko naszej, tylko każdej szkoły zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Żyjemy w kraju, w którym rzeczywiście do 24 roku życia uczniowie mają zapewniony jakby tutaj system edukacji, a później rodzice i osoby z niepełnosprawnością intelektualną zostają sami i muszą sobie poszukać kolejnego miejsca, kolejnych, nie wiem, czy to warsztatów terapii zajęciowych, czy domów środowiskowych, czy świetlic. A to też nie jest łatwe, bo nie ma takich miejsc dużo, a potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. I wydaje mi się, że udało się stworzyć właśnie film taki ciepły i troszeczkę podnoszący świadomość społeczeństwa, który pomoże podnieść trochę tą świadomość społeczeństwa o osobach z niepełnosprawnością intelektualną i pokazać ich w takim fajnym świetle. Osób, które czują tak samo jak my, przeżywają trudne momenty jak my, ale potrafią też sobie świetnie z nimi poradzić. Teraz tak naprawdę nasz film przeżywa takie festiwalowe życie, a najważniejsze jest to, że rzeczywiście bohaterowie filmu mają dużo radości, nie tylko właśnie wtedy, kiedy pracowaliśmy nad filmem, świetnie się bawili, ale też teraz, kiedy rzeczywiście podchodzą do nich ludzie po seansach i mówią, ale super, więc to widać po nich, że oni są bardzo dumni z siebie, no i czują się zrozumiani, doceniani, to jest taka bardzo duża wartość tego filmu.